No cóż, stylistyka zewnętrzna, słuchajcie, to zawsze pozostawiam Wam do określenia. Jak to Opel, można powiedzieć, przedłużona Vectra, podniesiona Astra, albo dwa w jednym. Tak to wygląda. Można rozpoznać z daleka te kształty tej wersji już poliftowej, prawda, tej lepszej, już takie znacznie lepsze niż ta Zafirka jedynka. Akurat auto mamy na pięknych aluminiowych felgach, w kolorze takim, jakim widać. Nie jest zbyt czysta, troszeczkę nam tutaj słońce świeci, więc ciężko jest nagrywać, ale myślę, że będziecie to autko fajnie, dobrze, doskonale widzieli. No i tak wygląda wnętrze naszego Opla Zafiry B po lifcie. A jak popatrzycie, standardowe znajome przełączniki, standardowa znajoma kierownica, wszystko tak w Oplu, tak samo liczniki, wszystko jak w Astrze, Vectrze. Natomiast jak się tu przeniesiemy na tą konsolę środkową, no jest już troszeczkę lepiej. Piękna, kolorowa nawigacja. Oczywiście auto mamy bardzo fajnie wyposażone, m.in. w podgrzewanie foteli, czujnik ciśnienia kół. Jest także przełącznik IDS Sport. Mamy tutaj oczywiście już klimatyzację, klimatronik, że tak się wyrażę, niech będzie już klimatronik pełny, radyjko CD, oczywiście wejście na płytę, na nawigację. No i zobaczcie, mamy tutaj skrzynię automatyczną, jest to skrzynia japońska, że tak się to nazwa, i ten śmieszny taki tutaj ręczny. Nasz egzemplarz jest wyposażony w ciekawe fotele, są to pełne fotele kubowe Recaro, coś takiego, co montują w Astrach OPC lub w tej Astrze sportowej Nürburgring. Mamy taką wersję dopasioną, że tak się powiem, Zafiry, ciężko do znalezienia. Oczywiście auto jest siedmioosobowe, tutaj mamy ten tylny rząd foteli złożony, nie jest on potrzebny. No jak zobaczycie, mamy pełno tutaj schowków i wersję taką z glas dachem, czyli mamy tutaj rolety zasłonięte, które nam zasłaniają szybki, które są w dachu, możemy sobie je w każdej chwili, prawda, otworzyć. O, tak się to robi, szybki nam się tutaj otwierają. No i mamy pełno taki, prawda, w aucie robi się jasno, mimo wszystko, że ta deska, tapicerka jest taka czarna, szara, ta skóra ma taki kolor, jaki ma. Możemy sobie pięknie i przejrzyście rozjaśnić w tym samochodzie. Wszelakie schoweczki, schowki, to akurat mamy tutaj w podsuficie, no jest tego dość sporo. A i z tyłu tylna kanapa, dość wygodna, obszerna, bardzo dużo miejsca dla osób, które siedzą z tyłu. Nawet wysokie osoby mają tutaj bez problemu znajdą miejsca, pomimo tych przednich foteli Recaro, które są dość szerokie. Widoczność w całym samochodzie bardzo dobra, zajebista, szczególnie tutaj przez te dachowe, jak się mówi, glas dachy, dużo dają, rozjaśniają nam tą kabinę. Tak, jak już mówiłem, magiczna ilość i duża schowków w całym samochodzie, w podsufitkach, na dole samochodu. Także może się to auto podobać, takie typowe, funkcyjne, rodzinny samochód, też z przeznaczeniem jakimś tam towarowym, na dalekie wypady, dalekie trasy. Aż nie z jakimś takim dupnym autobusem, by się Wam wydawało, że nie wiem, nie zmieścicie się gdzieś z nim, czy tak dalej, w jakimś takim trybie jazdy. Nie, jest całkiem obszerny, całkiem wygodny, ale gabaryty ma takie i po prostu siedzi się wyżej. O, siedzi się wyżej niż w przeciętnym samochodzie, co jest bardzo fajnie, bardzo ułatwia podróżowanie, manewrowanie tym samochodem. Oczywiście ta wersja jest wyposażona w wszystkie czujniki cofania przód, tył, naprawdę wszystkie inne czujniki zmierzchu i tak dalej, takie tam pierdołki, no po prostu dopasiona wersja i całkiem fajnie to autko zapierdziela. Powiem Wam tak, pierwszy raz jadę w życiu Oplem ze skrzynią automatyczną, to akurat mamy Zafirkę, prawda, po lifcie, z silnikiem diesla 1.9, że to są jeszcze te silniki Fiata, te diesle, które jeszcze jeżdżą. Jak na automata, chodzi całkiem fajnie, zajebiście, fajnie przeżyć zabiegi, nie ma szarpnięć. Działa on jak typowy Tiptronic, tak samo jak popularny w Audi skrzynie biegów. Możemy sobie ją przełączyć tutaj na tryb, prawda, manualny, ale powiem Wam, zmienia te biegi całkiem płynnie, całkiem zajebiście. Spodziewałem się po Oplu czegoś gorszego. I co, no, piękne rodzinne auto, 7-osobowe, tak. Mamy taką jeszcze lepszą wersję, o której Wam zaraz opowiem, rzadko spotykaną, fajnie doposażoną. Długodystansowiec, czyli wiadomo, silnik 1.9 CDTi, czyli multijet fiatowski, dość duża, fajna moc, duży moment. No i tak mówię, ten automat, który tutaj całkiem po tych terenach górzystych, po których sobie dzisiaj jeździmy blisko granicy słowackiej, sobie nam tutaj całkiem nieźle i zajebiście radzi. I mówię, jeszcze Wam powiedzieć, że jestem z tego auta zadowolony, że chodzi o jego możliwości walory jezdne w tych takich warunkach jezdnych tutaj po mieście, po górach, prawda, jakby ktoś nie widział, to proszę pokażę, wszędzie pola, wszędzie góry,
tak, już praktycznie jesteśmy na czubku jakiegoś tam wzniesienia. Nie pytajcie o miejscowość, bo nie powiem wam szczerze, nawet gdzie jesteśmy, GPS mówi błąd 404, jesteście w lesie, w takiej miejscowości jesteśmy, czyli na totalnym górskim zadupiu. No, ale jedzie się mi bardzo przyjemnie, bardzo fajnie, wrażenia z jazdy tej tą Zafirką, oczywiście autem używaną, który już ma 8 lat, nie jest to auto nowe, są jak najbardziej pozytywne. No i silnik w naszej Zafirze to jest znana jednostka 1.9 CDTI, czyli fiatowski multijet, silnik o mocy w tym wypadku 150 koni i 315 Nm. On się podatny jest na różne takie wirusy, obróbki elektroniczne, bardzo można sobie z nim tutaj łatwo podnieść moc, silnik dość wytrzymały, dość trwały, oczywiście odpowiednio serwisowany i zadbany, będzie służył długie lata, umiarkowane spalanie tutaj po mieście przy takim dużym samochodzie wynosi do 8 litrów, na trasie jest o wiele mniej, także myślę, że udana jednostka i odpowiednia do tego samochodu. A propos terenów górzystych, nic dodać, nic ująć, piękna okolica. Powiem wam szczerze, jadąc sobie spokojnie, nawet bez użycia guzika Sport, jeżeli drepniemy go w podłogę, czyli damy kickdowna, redukuje momentalnie i przyspiesza. Także reakcja na gaz w tym samochodzie z tą skrzynią jest jak najbardziej, że tak powiem, prawidłowa. Dość szybko reaguje. Spodziewałbym się czegoś takiego, że będzie takie zwolnienie, prawda, szarpnięcie, duże opóźnienie, jak to tam ma na przykład pozostałe inne samochody tam z różnych innych koncernów, ale tak muszę wam powiedzieć, że jestem naprawdę pod wrażeniem, jak to autko jeździ, a pierwszy raz właśnie chciałem przetestować sobie Opla ze skrzynią automatyczną. Oj, chciałem tylko depnąć mocniej, ale jak widzicie, niestety się nie da, jesteśmy już totalnie w totalnym zadupiu, ale myślę, że sobie wyjedziemy stąd jakoś, zaraz włączymy nasze Navi i wrócimy w kierunku domu. No i z tyłu wiadomo, bagażnik, oczywiście po złożeniu tylnych foteli, tych dla tej kolejnej siódemki osób. Pojemność przy pełnych rozłożonych fotelach to jest około 145 litrów. W takim wydaniu, jak go widzicie, ma 650 litrów ten bagażnik, a po pełnym takim rozłożeniu wszystkich siedzeń to jest 1820 litrów, więc dość sporo, dość spory, duży ten bagażnik, także można tak mówię, albo pakujecie rodzinkę, jedziecie, albo rodzinkę mniejszą z bagażniczkiem, albo po prostu przewozicie sobie jakieś towary, także auto takie wielofunkcyjne, można powiedzieć, komfortowe dość w każdym możliwych warunkach, do czego po prostu go potrzebujecie.